Cześć, witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Ryoko, a dzisiaj kolejny odcinek z przygód The Thailand. Dzisiaj mamy misję w Język Krwi, poszukaj brata Kawana. No trochę zajęło mi zanim go znalazłem, więc stwierdziłem, że najpierw go znajdę, a później zacznę nagrywać odcinek i jesteśmy w slumsach. Nie wiem, błądziłem po całym mieście chyba z pół godziny, może 40 minut. I nie wiem naprawdę. Tutaj już wybiłem wszystkich, no może nie wszystkich, jak tam słyszycie. Ale to będzie pewnie misja eskortowa, których oczywiście no nie lubię. No to sprawdzimy może te pierwsze drzwi, co tu się dzieje. Wyskoczy mi jakaś łajza. Dobra, mamy ją. Co tu możemy z tego zrobić? No, za bardzo tutaj nie ma nic do zrobienia. Co to jest za gazeta? Dobra, idziemy dalej. Pokazuje nam... No dobra, zamkniemy te drzwi. Pokazuje nam niby tutaj. Mam nadzieję, że to będzie misja eskortowa, bo wtedy moje całe szukanie na odcinek, no lipa, lipa. Nie wiem nawet jak tam, jak tu doszedłem. No dobra, weźmiesz sobie tego baseballa. Będziesz napierdalał. Tam jakieś zdjęcie wasze rodzinne, co tu macie? Big Jack! A macie tu, no, zaś prawie gołe laski. Drabina do pokoju, gdzie ona prowadzi na górę, dobra. No, tu znowu to samo. Ale w sumie mogliby się postarać, żeby gdzie indziej to wszystko stawiać. To jest chyba oryginalne zdjęcie, wrzucone do gry. Fajnie to wygląda, fajnie to jest zrobione i nie mogli tak zrobić. O, zegarek im stanął. Batonik, dobra, pogadamy z nim. Nie umarł, nie umarł. No, wiedziałem, misja eskortowa. Jak ja to kocham. Ej, 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 ej! Gdzie ty mi zapierdalasz? No dobra, zajebiście. Ten gdzieś tam poleciał, a ja muszę zapierdalać zombiaków. Ja nie chcę, żeby to była pierwsza misja, gdzie no kurde poległem. No musimy trzymać się razem, właśnie. Dobrze powiedziane, ziomek. Bo nawet nie da mi nic pozbierać, nie? Gdzie ja w ogóle jestem? Kurwa. Nie da nic pozbierać. Szmaciarz jeden. Kurwa, jebie od ciebie. Umyłbyś się w końcu. Dobra, możemy iść? Kurwa, ja musiał coś zjeść najpierw. O. No na chuj ryczysz, pacanie? Aha. Ty się, frajerze, nie ruszysz. A tu jest Bir. A ja nie mam furii nawet.
dobry jest. Przesuń się. Kurwa. No mi padnie zaraz. Jak on mi padnie, to się wkurzę, nie? Dobra, byle chyba do tego kościoła dojść. Dobra, mamy jego pasek zdrowia, ledwo co. Aha, nie, my do garażu mamy iść. Dobra, spokojnie. To easy. Dobra, jak mamy iść tutaj, to... Nic strasznego. No, do kogo tu mam się zgłosić? Ty, dawaj pieniądze. 5 koła, kurde, nieźle płaci. Dobra, naprawimy sobie jeszcze iskrownik. Maczeta wojskowa. Jakie mam następne zadanie w następnym odcinku? No, mam nawet 3 poboczne. Przynieś Teresie 5 butelek whisky. Znajdź zdjęcie córki Jacka. Znajdź w sklepie elektrycznym transformator i kabel. No to chyba następne będzie to, ale... Zobaczymy. Na razie... kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że... podobał wam się. Wiecie, jak tam dojść. Aczkolwiek... mi... ja budziłem tam chyba jakieś... no mówię, od pół godziny do 45 minut. Więc łaźcie po slumsach, to jest najlepsze. Macie opuszczone domy? On chyba był gdzieś tutaj, no, opuszczony dom. Szliśmy mniej więcej gdzieś jakoś tak. Albo szliśmy tędy? Nie, to nie było. Nie, mogliśmy iść tędy jakoś. Tak, to mogło być gdzieś tutaj. Albo tu. Teraz wam naprawdę nie powiem, bo no... sami widzieliście. Szedłem za nim tak naprawdę. Szedłem za nim. I... nie byłem pewny, gdzie idę. Więc z mojej strony to na tyle dzisiaj. Do następnego odcinka. Pamiętajcie o łapce w górze, o moim celu 5000 łącznych wyświetleń. Mam nadzieję, że do końca tego roku 5000 wyświetleń zostanie wbite. Już naprawdę mało brakło, bo mam 4000. 800, chyba 30. Więc popatrzcie, ile jeszcze brakuje. Tak naprawdę to jest tyle w porównaniu do mojego celu. Więc żegnam się z wami i miłego poniedziałku wam życzę i do następnego odcinka oczywiście. Trzymajcie się gorąco. Z tej strony mówił dla was Ryoko. Cześć.